Czarni Jasło na własnym boisku podejmowali dzisiaj Krasnowie Krasne. Pierwsza połowa spotkania to wiele chaosu w środku pola i w konsekwencji bezbramkowy remis. W drugiej odsłonie natomiast obydwa zespoły odważniej ruszyły do ataku. Mimo wielu akcji to przyjezdni strzelili pierwszy gola po stałym fragmencie gry. Kiedy wydawało się, że wynik jest przesądzony, Złotek w 79 minucie trafił na remis. Po straconej bramce Krasnowia odważnie ruszyła do ataku. Czarni również nie odpuszczali i w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry, po chaotycznym zagraniu i zamieszaniu w polu karnym, Dziobek ustalił wynik na 2-1 dla Jaśla. Bardzo wysoko nam poprzeczka Krasnowia dzisiaj postawiła. Zresztą myśmy dobrze wiedzieli, ponieważ oni w ofensywie są bardzo groźnym zespołem i to pokazali. I praktycznie można powiedzieć, żeśmy wyszli z dalekiej podróży dzisiaj. Cieszy fakt, że od stanu 0-1 potrafiliśmy się bardzo zmobilizować i jednak przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Na pewno tutaj należy zwrócić uwagę na to, że ten mecz wygraliśmy dzisiaj z Miennikami. Prowadzili dużo takiej świeżości i to zaprezentowało. No i cieszy fakt, że gramy do samego końca i dzisiaj też 89 minuta i wygrywamy. A jak już jestem, że tak powiem, przy głosie, to chciałbym wszystkim kibicom złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych, pogodnych świąt wielkanocnych i no, jak jeden kibic gdzieś napisał, że jak czarni wygrywają, to i tydzień lepiej mija, to z tego się bardzo cieszymy.